Rozdział 12. Nieść światło to najtrudniejsze zadanie. Nadszedł czas, abyście wszyscy określili na nowo swoją tożsamość w dużo większym wymiarze. W kosmosie dzieją się rzeczy, o których wy i nawet wielu waszych przywódców politycznych nie ma pojęcia. Musicie przekreślić wasze definicje bogów, myślenie, że to są istoty, które przybyły z nieba na tę piękną planetę, obdarzone szczególnymi talentami i zdolnościami. W ciągu następnych kilku lat odkryjecie jako gatunek pewnie bardzo niewygodne rzeczy. Przygotowujemy was z polecenia świetlanej rodziny, abyście zrozumieli i uzyskali informacje na temat własnych możliwości. Zwróciliśmy już waszą uwagę na ideę wielowymiarowości. Koncepcję, że można przebywać naraz w wielu miejscach i zmieniać świadomość. Podzieliliśmy się z wami ideą, że poza Ziemią zostanie stworzonych jeszcze wiele światów. W pewnym momencie zaczniecie wątpić we wszystko, czym się z wami podzieliliśmy. Wasz system dozna wstrząsu, a wy nie zechcecie dać wiary, do jakiego stopnia byliście niedoinformowani. Przez jakiś czas będziecie zatem negować wiarygodność naszej informacji. Możemy ofiarować wam jedynie ilość informacji w proporcji do tempa waszego rozwoju. Musicie się rozwijać, aby poprosić o właściwą informację, ponieważ istnieje boskie prawo dotyczące interferencji. Wielu złamało to prawo i przeszkadzało Ziemi. Czynili to nawet w waszym własnym dziedzicznym królestwie. Powtarzaliśmy wam dostatecznie często, że jest to wszechświat i strefa wolnej woli, a więc oczywiście zasadniczym motywem jest, że wszystko jest dozwolone. Dlatego też zawsze znajdą się tacy, którzy pragną być panami i władcami i rządzić innymi. Nie doceniacie liczby istot, jakie kontrolują innych. Świetlana rodzina jest znana ze skłonności czy predylekcji do tworzenia społeczeństw, w których występuje wzmożony ruch we wszystkich kierunkach, wzdłuż promieni światła. Co to znaczy? Światło jest informacją. Tak więc świetlana rodzina jest rodziną informacji. Istnieją świadomości, które spędzają miliardy lat w waszym rozumieniu, studiując, krzewiąc i doświadczając kontroli nad świadomością. We wszechświecie, który istnieje poza ograniczeniem czasu, przeżyły się wszystkie scenariusze panujące wewnątrz strefy wolnej woli. Abyście radykalnie zmienili swój punkt widzenia siebie i przełamali bariery. Czas, abyście podnieśli się ponad małostkowość codziennych dramatów i zdarzeń i zaczęli łączyć się na poziomie kosmicznym z odbywającym się tam dramatem wyższego rzędu. W ten sposób będziecie lepiej poinformowani o własnych zamierzeniach, celach i przeżyciach. Musicie być w stanie zrozumieć zarówno swoją tożsamość, jak i swoją zdolność do wprowadzenia swojej tożsamości w dowolnie wybrany świat. Ta historia świetlanej rodziny, czyli powrót białych koszulek, jak lubimy to nazywać, opowiada o tym, kim jesteście. Zobowiązaliście się do zrobienia pewnego zadania, aby wykonać wyznaczone zadanie i pamiętać i wypełniać to, po co przybyliście tutaj. Powiedzieliśmy wam, że wasze światy i wasza tożsamość wewnątrz nich ulegną drastycznej zmianie i czasy te się zbliżają. Wielu z was doświadczyło zmian. Jeżeli spojrzycie wstecz, aby zobaczyć, kim byliście rok temu, w idealnym przypadku każdy z was zauważy, że jesteście teraz o wiele bardziej napełnieni mocą. W idealnej sytuacji każdy z was zacznie odczuwać, że naprawdę w każdej chwili tworzycie swoją własną rzeczywistość i że każda sytuacja, jakiej doświadczacie, czy jesteście zatrudnieni, czy bezrobotni, czy stworzona przez was samych, w tej chwili każdy z was posiada sztukę manifestacji, ponieważ teraz nadszedł czas, abyście wprowadzili kosmiczną sieć informacji do swojego ciała i podłączyli ją do swojej psychiki.
abyście mogli stać się przekaźnikiem tych danych na planetę. Sieć ta jest uruchamiana przez włókna z zakodowanym światłem znajdujące się poza waszym ciałem. Musicie stać się o wiele bardziej wyczuleni na to, co i kto przybywa z nieba, ponieważ będziecie oszukiwani i nie pojmiecie tego. My to widzimy, ponieważ sami wiemy, jak łatwo jest was zwieść na drodze rozwoju. Powiedzieliśmy wam, że niekiedy, nie zawsze przekazywaliśmy wam prawdę. To było konieczne, ponieważ jeśli podpowiedzielibyśmy wam sekwencję przyszłych zdarzeń, wielu z was odwróciłoby się i uciekło dawno temu. W idealnym przypadku wpoiliśmy wam pewność siebie. Wpoiliśmy wam także nowy kodycyl informacji, abyście mogli przyswoić sobie podstawowy element budulcowy tego systemu, koncepcję, że tworzycie samych siebie, że tworzycie swoją rzeczywistość poprzez swoje myśli i wyrażacie świat zaprojektowany przez świetlaną rodzinę. W ten sposób plan i nowa sieć może pokryć część Ziemi, aby mogła narodzić się całkiem nowa możliwość. Bez was i nowej możliwości, którą przynosicie ze sobą, istnieje potencjalna możliwość wybuchu pewnego dnia wielkiej kosmicznej wojny tutaj, na Ziemi. Sięgnijcie poza swój ośrodek czuciowy i odczujcie niepewność szerzącą się wokół na świecie co do tego, co nadejdzie. Planeta działała dotychczas na bardzo niskiej częstotliwości. Częstotliwości opartej co najwyżej na pragnieniu przetrwania. Pozbawiło to was mocy. Wasza tożsamość została oparta na tym, co mogliście zgromadzić poza sobą. 12 helis uczyni zbędnym wszystko, co reprezentowało i otaczało dwie helisy. Wszystkie oszczędzone pieniądze i posiadane dobra, całe zabezpieczenie oparte na pierwszych dwóch helisach, które zaopatrują was w tożsamość, jest całkowicie zbędne do istnienia na tej planecie. Wyobraźcie sobie strach i niepewność istot ludzkich, kiedy zaczną zdawać sobie sprawę, że sposób, w jaki zostało określone ich życie, teraz się rozpada. Uświadomcie sobie, że światło jest winowajcą tego rozpadu i że wy, jako członkowie świetlanej rodziny i strażnicy częstotliwości, powodujecie ten rozpad, ponieważ niesiecie na planetę ładunek elektromagnetyczny, który nadaje nową częstotliwość. Pomagacie tworzyć ten chaos nowej świadomości. Ogarnijcie pamięcią swoje życie przez ostatni rok albo dwa i uświadomcie sobie, że zdarzyło się, iż was samych ogarnął niewiarygodny chaos świadomości. Nie mogliście się zdecydować, kim jesteście, gdzie chcecie żyć, z kim chcecie się związać, czy chcecie pozostawać w związku, czy chcecie mieć dziecko, czy chcecie nadal być rodzicem i co do wielu innych rzeczy też. Sięgnijcie umysłem ku ludziom ze społeczności, w jakiej żyjecie i poczujcie, jak fundament, na którym ci ludzie oparli swoje życie, ulega powolnemu rozpadowi. Nadchodzi, a właściwie nadeszła, globalna przemiana rzeczywistości. Fundament niszczeje i są tacy, którzy nie umieją dostrzec jego rozpadu. Najistotniejszym powodem przemijania jest to, że nowa informacja obnaża archaiczność starej i wy jesteście za to odpowiedzialni, tak więc? Jesteście odpowiedzialni do pewnego stopnia za swój rozwój i za to, że jesteście formami własnej inspiracji, żywym przykładem dla innych. Przyjmujecie bardzo aktywną rolę. Jest wielu, którzy mówią: o, nadchodzi światło. Ponieważ wiadomo, że światło zmienia każdą częstotliwość wibracyjną, którą napotka. Światło niesie informacje, a informacja poszerzy systemy i będą one mogły dalej istnieć. Światło powoduje rozpad, rodzi także nowe systemy, tworzy się nowy porządek, nowe życie. Niektórym z was trudno pomyśleć o sobie jako o niszczycielach.
Jeżeli utkniecie w tej starej wibracji i nie rozbijecie tych przestarzałych idei, staniecie się bardzo ograniczeni w doświadczeniu rzeczywistości. Tak, stanowczo jesteście niszczycielami. Niszczycie systemy, gdzie ciemna drużyna i ignorancja dominują. Światło wchodzi, aby zniszczyć wszystkie systemy, a doświadczenie destrukcji jest relatywne do tego, jak mocno lub z jaką żarliwością świadomość przywiera do tego, co jest niszczone. Kto was wykupi? Kto za was poręczy, kiedy tempo stanie się ostre? Gdzie jest ekipa ratunkowa? Wy nią jesteście. Aby ta transformacja zaistniała, musicie użyć tego, co macie, aby ją spowodować. Płynie niewiarygodna pomoc ze wszystkiego rodzaju obszarów. Jednak wszystko zależy od was, nie od nas. Wy zmieniacie częstotliwość po prostu przez zaangażowanie, determinację i siłę woli. Odkryjcie, czym jesteście w waszym ciele fizycznym. Nauczcie się kierować nim i stwórzcie z nim jedność. Ponieważ niesie ono światło, zawiera historię waszej tożsamości i historię waszej konkretnej świadomości. Jak już powiedzieliśmy, świadomość została usunięta z waszej bazy danych, czyli struktury komórkowej, ponieważ ci, którzy przybyli, aby być waszymi bogami, nie mogliby was kontrolować, gdybyście mieli takie same umiejętności jak oni. Tak więc zrobili biogenetyczny eksperyment i mutację, która została nazwana upadkiem. To wtedy ignorancja stała się dominującą cechą gatunku ludzkiego. Światło reprezentuje połączenie tego, co było rozłączone. I aby wykonać zadanie, wszystko, co musicie robić, to być. Kiedy po prostu jesteście i kiedy się rozwijacie i pozwalacie się rozwijać swemu osobistemu życiu, naprawdę możecie przyjąć do wiadomości, że wszyscy inni rozwijają się tak jak wy. Wysyłacie swój przekaz telepatyczny komunikujący, że jesteście tutaj. Podobnie my zawsze mówimy wam, jesteśmy tu. Każdy z was odczuwa potrzebę zbadania granic, jakie ustawiliście wokół siebie. Wierzycie, że rozwinęliście się, że macie szeroką perspektywę i widzicie wiele rzeczy i w stosunku do tego, skąd przybyliście naprawdę, zrobiliście postępy. Jednak gwarantujemy wam, że nie widzicie barier, jakie obecnie stawiacie przed sobą. One wciąż określają wasze możliwości. Granice ustanowione wokół siebie powstrzymują was przed budzeniem się świadomości. Chcemy, abyście poczuli bariery i przestali określać i chronić każdy aspekt swojego życia. Nieść światło to bolesne zadanie. Kiedy już pozwolicie, aby światło weszło do waszego ciała, rozpoczynacie proces zmiany. Nie zawsze radosny, podniosły, zabawny, jak niektórzy z was odkryli. W tym trudnym procesie pierwsze, co możecie zrobić, aby wstrzymać na moment rozwój, to strach, wynikający z emocji. Być może będziecie obwiniać kogoś innego, jęczeć, narzekać i być może będziecie czuć i wierzyć, że ktoś zrobił wam coś złego. Reszta ludzi na planecie wierzy w to, ale oni nie są członkami świetlanej rodziny. Oczywiście są tutaj miliony członków świetlanej rodziny i światło powraca na tę planetę, gdzie ciemność przez długi czas była u władzy. Żywi się ona waszymi emocjami strachu i negacji, wojną i chciwością, ponieważ jest to wszechświat wolnej woli. Wszystko to jest dozwolone. Najwyższy Stwórca jest w tej samej mierze w drużynie ciemności, jak i w świetlanej rodzinie. Najwyższy Stwórca jest wszystkim. Uczymy was za pomocą przypowieści. Pewnego dnia, być może, przejrzycie historie, które wam opowiadamy. Nie będziecie ich więcej potrzebować. Będziecie umieli zburzyć paradygmaty i dojść do poznania większej rzeczywistości. Do tego czasu przemawiamy do was za pomocą opowiadań,
aby podtrzymać Wasze zainteresowanie i zwabić Was w obszary, w których boicie się być i do których boicie się zapuszczać. Obszary, dokąd w najgłębszym zakątku duszy postanowiliście jednak podążyć. Już niebawem pojawi się wielka potrzeba uświadomienia sobie, którzy ludzie są naprawdę stróżami częstotliwości, a którzy tylko tak twierdzą. Stróże częstotliwości zostaną wezwani do stworzenia pewnej stabilizacji na planecie, ponieważ wiedzą oni z niezachwianą pewnością, że tworzą swoją rzeczywistość. Uczą się, jak przeciwstawić się prawom ludzkości poprzez świadome kierowanie swojej świadomości i energii. Oto jest głęboka doskonałość i zaangażowanie, o jakiej mówimy. Nie jesteśmy tu po to, aby wprawiać Was w dobry nastrój. Jesteśmy tu, aby Wam przypominać, kim jesteście i co zgodziliście się zrobić, co zamierzaliście osiągnąć na tej planecie. Jesteśmy tu, aby być Waszymi kibicami i zachęcać Was do przypomnienia sobie, aby służyć Wam przewodnictwem i pomocą, abyście mogli odkryć dla siebie cud czekający wewnątrz ludzkiego ciała. Obecnie możecie najlepiej działać, będąc stróżem swojej własnej częstotliwości, a nie chodząc dookoła i zbawiając wszystkich innych. Róbcie wszystko, co w Waszej mocy, aby utrzymywać ciągłą świadomość i zrozumienie tego, co się dzieje. Trzymajcie się konsekwentnie częstotliwości światła, która przynosi Wam informacje, i częstotliwości miłości, która jest częstotliwością tworzenia. Kiedy Bogom Stwórcom zostanie odebrane źródło pożywienia i bariera częstotliwości zostanie przebita, sieć wokół Ziemi ulegnie zmianie. Ziemia przechodzi faktycznie proces inicjacji. Ziemia troszczy się o wszystkich swoich mieszkańców i rozwija się w miarę, jak jej mieszkańcy ewoluują w kierunku egzystencji, w której na porządku dziennym będą większe możliwości, w jakiej cuda mogą się stać sposobem życia, ponieważ będą w zasięgu dostępnej częstotliwości. Każdy z Was pomaga w ożywianiu tej częstotliwości na planecie poprzez życie zgodnie ze światłem i z Waszą wiedzą. To działanie natury indywidualnej. Może pracujecie w grupach i macie określonych przywódców, ale musicie ewoluować jako jednostki. Kiedy to uczynicie i kiedy Wasze światło poprowadzi Was do określonego sposobu życia, zaczniecie odczuwać podniecenie. Nie musicie pracować z nami ani z nikim innym bez przerwy, aby gromadzić informacje. Ciągłość potrzebna jest Wam jedynie w nieprzerwanej pracy ze sobą i poszukiwaniu znaczenia tego, co my nazywamy podniesioną jaźnią. To podniesienie jaźni może być rozumiane jako częstotliwość, fala uczucia albo wibracja. Wszyscy rozumiecie wibracje w znaczeniu światła i dźwięku. Wibracje tworzą się nieprzerwanie. Niosą i transmitują formy inteligencji. Nie ma nic silniejszego niż zaangażowanie Waszej podniosłej jaźni. Kiedy już poświęcicie się energii światła, energii podniesienia i wzniosłej częstotliwości, będziecie naznaczeni. Wtedy musicie żyć według tego, co te energie dają Wam do dyspozycji, jeżeli pragniecie, aby Wasze zadanie zostało przyspieszone. Przede wszystkim ożywiajcie Wasze światło. Pielęgnujcie w sobie to światło i odwagę. Nie trzymajcie go pod kloszem. Używajcie go. Mówcie, co wiecie, bez wchodzenia na skrzynkę i wymachiwania rękoma jak fanatyk. Po prostu stwierdzając, oto to, w co wierzę, oto co pielęgnuję. Na przykład ktoś może powiedzieć Wam, ostrożnie, możesz się przeziębić. Możecie odpowiedzieć wtedy, nie wierzę, że złapie mnie przeziębienie, nie daję mojemu ciału chorować. Mówcie, co wiecie, w codziennej rozmowie z rodziną, z przyjaciółmi. Gdziekolwiek jesteście, korzystajcie ze strumienia światła.
Radzimy, aby każdy z Was wizualizował strumień światła wchodzący przez czubek Waszej głowy, przenikający ciemię i napełniający Wasze ciało. Wyobrażajcie sobie ten kosmiczny strumień światła pochodzący z wyższych sfer kosmosu, napełniający Was, a potem wychodzący przez Wasz splot słoneczny i tworzący kulę światła wokół Waszego ciała. Także znajdujecie się wewnątrz promienistego, eterycznego jaja. Kiedy kochacie siebie i Ziemię i wiecie, że jesteście tutaj, aby na nowo określić, wymodelować i przełamać bariery ludzkości, wysyłacie ten przekaz. Poświęcacie temu życie. Gdybyście zapytali nas, ile czasu potrzebujecie temu poświęcić, powiemy, to bardzo proste. Cały Wasz czas. To nie jest coś, o co się martwicie. To jest coś, czym po prostu jesteście. Życie tym to Wasza boskość. Odkryjcie, że kiedy będziecie pielęgnować Wasze światło, przyciągniecie do siebie innych, którzy są bardzo zainteresowani takim sposobem życia i Wasza liczba będzie wciąż rosła. Kiedy czynicie zobowiązanie, mówiąc: Duchu, życzę sobie być zatrudnionym przez Ciebie, zaprzęgnij mnie do pracy i pokaż mi, co mam robić, daj mi sposobność ożywienia mojego światła, głoszenia mojej prawdy i niesienia tego światła wokół kuli ziemskiej. Wtedy Duch zatrudni Was do pracy. Będziecie zdecydowani co do tego, na co możecie przystać. I zawrzyjcie umowę z Duchem. Powiedzcie Duchowi, czego chcecie w zamian. Duch pozwoli Wam wynegocjować i spisać umowę, jaką tylko chcecie, dopóki działacie w celu służenia sobie, aby podnieść swoje wibracje. Kiedy służycie samym sobie i jesteście poświęceni osobistemu rozwojowi i zmianie, uszlachetniacie każdego wokół siebie. To jest służba. Służba nie polega na umartwianiu się i mówieniu: zbawię Was. Służba to wykonanie pracy i życie w taki sposób, żeby każdy, kogo dotkniecie, ulegał wpływowi Waszej drogi. Nie ma w tym nic złego, jeśli będziecie trochę poufali wobec Ducha i powiecie: słuchajcie, zdobyłem to, poprosiłem i chcę to zrobić. Proszę, pragnę osiągnąć przyspieszenie. Jeśli chcecie przyspieszenia, bądźcie zdecydowani. Bądźcie dobrze przygotowani do startu i otwarci na odczytanie symboli, które do Was dotrą. Kiedy książka spadnie z półki, przeczytajcie ją. Kiedy będziecie mieli okazję gdzieś jechać, nie mówcie: przykro mi, nie mogę sobie na to pozwolić. Zróbcie to. Kiedy jakaś osoba znajdzie się na Waszej drodze i stwierdzicie, że pragniecie z nią związku, ale osoba ta ma nieco odbiegający od Waszych wyobrażeń sposób bycia, powierzchowność, zróbcie to. Działajcie na ogół bez żadnego sensu. I być może jest to sposób, w jaki Duch pomoże Wam przełamywać schematy. Jeśli jesteście zdecydowani i porozumiewacie się, w każdej sytuacji możecie zrobić postęp. Wszyscy myślicie za dużo o tym, jak dojdzie do tych wydarzeń i jak będzie wyglądać ich otoczka. Ważne, aby to sobie uświadomić. Tak więc, kiedy prosicie o przyspieszenie, bądźcie gotowi wziąć, skorzystać z szans, przeciwko którym wzbrania się Wasz logiczny umysł. Logiczny umysł będzie odrzucał i buntował się przeciwko niektórym z tych rzeczy, ponieważ będzie się obawiał. Kiedy tylko usłyszycie siebie samych mówiących: nie mogę tego zrobić, albo to nie ma sensu, posłuchajcie siebie. To słowa kluczowe. Powiedzcie po prostu: jestem prowadzony przez boską siłę. Zamierzam osiągnąć przyspieszenie. Zamierzam osiągnąć podniosły cel i podejmuję szansę uczynienia tego. Czuję, że to jest w porządku, nawet jeżeli z pozoru nie ma to sensu, tak więc podejmę się tego. Jednak
jeżeli czujecie, że to nie jest dobre i nie ma zupełnie sensu, nie róbcie tego. Ufajcie swoim odczuciom. Odbywa się selekcja wybranych. Co to oznacza nazwać się wybranym? Wybranymi są ci, którzy gromadzą się, kiedy mówimy, i ci, którzy słyszą dźwięk swojej wewnętrznej pieśni. Sam fakt, że jesteście wybrani, nie znaczy, że automatycznie staniecie w szeregach i wykonacie obowiązek, który musi zostać wykonany. Kto was wybrał? Wybraliście sami siebie. Nie jesteście członkami ekskluzywnego klubu, chociaż z drugiej strony nimi jesteście. Członkostwo tego klubu jest dobrowolne i wszyscy zdecydowaliście, kim będziecie i dlaczego przybędziecie tutaj. Nie jesteśmy w stanie dostatecznie podkreślić, że cechą każdego z was będzie odwaga. Wielu z was żyje w ukryciu. Nie chcecie pozwolić, aby wszyscy wiedzieli, jakie są wasze prywatne wierzenia. Możecie czuć się wszyscy bardzo bezpiecznie, rozmawiając w pokoju na różne tematy, czasem bardzo abstrakcyjne, jednak w miejscu pracy albo w gronie rodzinnym zamykacie buzię na kłódkę i nie pozwalacie sobie na mówienie swojej prawdy. Jest wielu ludzi, w których drzemią ukryte kody, czekające na rozkodowanie przez wasz głos. Tak więc wy, wybrani, jesteście w tej chwili selekcjonowani. Zostaliście wybrani ze względu na odwagę. Jeżeli nie zbierzecie teraz odwagi, nie jesteśmy zbyt pewni, czy zbierzecie się na odwagę później. Każdy z was przybył na tę planetę wykonać zadanie. I właśnie to zadanie jest teraz w zasięgu ręki. Nadchodzi dekada zmian. I kiedy zintegrujecie się i zdacie sobie sprawę z tego, co oznacza ta zmiana, odmieni ona życie was wszystkich. Zmiana oznacza rezygnację z wielu rzeczy, oddzielenie od wielu rzeczy i połączenie się z innymi rzeczami, którym zaufacie. Zaufanie jest słowem, które każdy z was chciałby przyjąć jako swoją cechę, a jednak tego zaufania, jak twierdzicie, nie posiadacie. Co znaczy ufać? To oznacza mieć wewnętrzne przekonanie, że wasze myśli tworzą wasz świat. Po prostu być całkiem pewnym, z boską nonszalancją i wewnętrznym przekonaniem, że jeśli pomyślicie o czymś, to coś się stanie. Podkreślamy, że nadszedł czas działania. Niepotrzebnie tracicie czas, to czas zaczyna zaciskać się wokół was i jeśli nie będziecie działać, sprawy mogą przybrać niekorzystny obrót. Jak powiedzieliśmy, następuje selekcja wybranych. Wybraliście sami siebie, dlatego jeśli nie zaczniecie pracować nad projektem, jaki sami sobie stworzyliście, w pewnym sensie stracicie czas. Macie jeszcze kilka lat, zanim nastąpi tak wielki zamęt i rozgorączkowanie, że jeśli nie będziecie żyli w prawdziwej wspaniałości światła, na co dobrowolnie się zgodziliście, może być za późno. Innymi słowy, jeśli wciąż będziecie zwlekać, zmyje was prąd nadciągającej fali przypływu. Być może całkiem dosłownie. Nieważne, w jakich wysiłkach będziecie musieli uczestniczyć, jest to część waszego planu ewolucyjnego, a ewoluując, powodujecie ewolucję planety. Wszystko, co robicie, sprzyja waszej ewolucji. Kiedy zaczniecie pojmować, czym jest ludzkość i to miejsce, otworzycie nową drogę dla innych. Odkryjecie, że spotykają was zdarzenia, jakich nigdy sobie nie wyobrażaliście. Będą to rzeczy wykraczające poza wasze pojmowanie struktury, jak lubimy je nazywać, czyli możliwości, o jakich nigdy nie myśleliście. Wtedy będziecie wiedzieli, że chronicie swoje światło i czynicie to
z odwagą. Rozdział 13. Czyim jesteście celem? Powiedzieliśmy, że wasze istnienie ma pewien cel. Czyj to cel? Czy zastanawialiście się nad tym? Czyim jesteście celem? Macie przed sobą cel, ponieważ wszystkie aspekty świadomości są ze sobą powiązane. Żaden nie egzystuje poza systemem. Wszystkie są częściami całości. Oto jest cel, jakiego macie szukać. Istota nośnika fizycznego, jaki zajmujecie, i energia, którą wytwarzacie, są częścią sekwencji rozwojowej, która, można by powiedzieć, ma za cel wasze osobiste poszukiwania życiowe. Lecz jaki cel dodajecie do całości? Czy możecie wyobrazić sobie, że ktoś inny korzysta z waszego dążenia do celu? Jakaś energia, o której istnieniu nie wiecie? Wszechświat jest połączony w całość w sposób oparty na zasadzie domina. Wszystkie aspekty świadomości zebrały się w tym wszechświecie, aby wpływać na siebie, ponieważ jest to jedyny sposób, w jaki świadomość w tym konkretnym systemie może doświadczać siebie. W innym systemie lub w innej strukturze wszechświata każdy typ świadomości może być całkowicie wolny. Innymi słowy, można być samodzielnym i nie służyć za cel nikomu innemu. Nie odpowiada to prawdzie tego wszechświata. Jest wiele różnych wszechświatów i form istnienia. Tak jak 100 centów tworzy dolara, tak pewne grupy wszechświatów tworzą coś, co jest zgrupowaniem energii. Ostatecznie zaczniecie rozumieć i poznawać, że istnieją całe systemy nie mające nic wspólnego z egzystencją, z jaką macie do czynienia. System ten został ukształtowany jako strefa wolnej woli, wewnątrz której wszystko splata się i współpracuje ze sobą. Są inne rodzaje stref, które być może także można by nazwać strefami wolnej woli, gdzie każdy element zależy od pozostałych. Tutaj na Ziemi wszystko jest z sobą powiązane. W systemie, w którym wszystko jest niezależne, znajduje się dużo więcej przestrzeni. Albo powiedzmy, jest o wiele więcej nie tyle przestrzeni, co świadomości przestrzeni. Taki rodzaj wszechświata może w rzeczywistości być o wiele mniejszy od naszego, ale działanie innych gęstości sprawia, że świadomość przestrzeni może być większa. Waszym celem jest niesienie informacji i udostępnianie jej innym poprzez właściwą częstotliwość. Informacja jest światłem, światło jest informacją. Im bardziej stajecie się poinformowani, tym bardziej zmienia się wasza częstotliwość. Jesteście istotami elektromagnetycznymi i wszystko, czym jesteście, wysyłacie do wszystkich innych. Tak jak możecie rozpoznać czyjś strach, możecie poznać czyjąś radość, jeżeli zaczniecie się uczyć, jak używać swojego ciała, dostrajając je do tego rodzaju poznania. Waszym zadaniem jest przenosić informacje i rozwijać się do najwyższego poziomu możliwego w ludzkiej postaci, co umożliwi wam wpływanie na masy. Możecie czuć, że wasze konkretne zajęcie nie rozwija was i innych na wielką skalę. Powiedzmy na przykład, że jesteście kelnerami. Pamiętajcie, że rzeczy nie są takie, na jakie wyglądają z zewnątrz i że na każdego, z kim się kontaktujecie, oddziaływują wasze wibracje. Niektórzy z was mogą przez jakiś czas wykonywać służebne i pozornie przyziemne prace. Niektórzy mogą po prostu zostać rodzicami i opiekunami swoich dzieci, albo mogą wykonywać zajęcia, które w ich odczuciu niekoniecznie prowadzą do wielkiej chwały. Jednak w wolnych chwilach musicie przyswajać informację, która jest naprawdę istotna. Musicie dopasować ją do swojego życia i do historii swojego świata. Ożywiając ją, przyswajając, przyzwyczajając się do niej.
kiedy już będziecie mogli utrzymać stałą częstotliwość informacji i nie dać się ponosić huśtawce emocji z powodu niewiedzy, kim jesteście, dostaniecie zadanie. Pojawi się przed wami i będzie to część waszego planu. Będzie to wasz własny, osobisty, szczegółowy plan, schemat działania na okres tego życia. Wielu z was zna już swój plan i cel, ku któremu dąży. W najgłębszym zakątku swojej istoty każdy go zna. Jednak wiedzy tej stoi na przeszkodzie logiczne wasze rozumowanie. Jeżeli wejdziecie w stan medytacji, dzień po dniu będziecie otrzymywać obraz swojej tożsamości i rzeczywistości oraz wykonacie kolejny krok ku wypełnieniu swojego zadania. Medytacja jest stanem komunikacji. Nie jest sposobem uzyskania informacji i dotarcia do miejsca, gdzie otrzymacie pożywienie. Zajmiecie się waszym ciałem i, co bardzo prawdopodobne, będzie się to wiązało z udostępnianiem częstotliwości, z przetwarzaniem jej, objaśnianiem innym, używaniem do uzdrawiania innych i ustabilizowaniem jej na tyle, by mogli korzystać z niej inni. Kiedy każdy z was będzie mógł utrzymać częstotliwość informacji bez wahań, wtedy zakotwiczycie tę częstotliwość na planecie. Częstotliwość tę można rozpoznać i właśnie teraz jest rozpoznawana. To dlatego nastąpił szalony krok naprzód ku zmianie tej częstotliwości. Gdziekolwiek spojrzycie, ujrzycie wpływ tej częstotliwości. Odkryjecie, że wszystkie sprawy w waszym życiu krok po kroku przygotowywały was do tego, co będziecie robić. Być może ktoś z was mógł raz być dowódcą skautów i uczył się, jak pracować z innymi młodymi chłopcami. Innym razem pracował w restauracji i uczył się, jak przygotowywać i podawać do stołu potrawy. Poprzez swoją pracę tworzyliście pewne aspekty rzeczywistości, aby później, kiedy będziecie musieli nauczyć się, jak przekraczać własne granice, pojąć prawdziwy rodowód ludzkości. Mówimy do was, jakbyście nie byli ludźmi, ponieważ dla nas nimi nie jesteście. Dla nas jesteście członkami świetlanej rodziny i znamy wasze wielowymiarowe jaźnie. Mówimy wam o zajmowaniu się ludźmi, ponieważ waszym zadaniem jest zintegrować się z nimi, uspokoić ich i obudzić w nich iskrę światła. Wspomnieliśmy wiele razy o ewoluującym DNA i o modulacji częstotliwości, która pozwala na kontrolę i kierowanie gatunkiem i eksperymentem. Wynajęto was i w celu wykonania zadania przeniesiono z przyszłości wstecz do tego cyklu istnienia, abyście inkarnując wiele razy zrozumieli, co umożliwia kontrolowanie ludzkości. Kiedy wypowiadacie wojnę swojemu logicznemu umysłowi, doświadczacie konfliktu między swoją ludzką cząstką, która zadowala się tym, co dostrzega, i cząstką świetlanej rodziny, której to nie wystarcza i która uczy się, jak uzyskać szerszy obraz. Zacznijcie uświadamiać sobie, że ta cząstka was samych, działająca poza logiką, czegoś was uczy. Daje wam ona wiedzę z pierwszej ręki o tym, jak będziecie musieli pracować, aby dotrzeć do innych. Gdyby kierowanie się intuicją i działanie całkowicie oparte na zaufaniu przychodziło wam bez trudu i gdybyście nie poznali rozdwojenia pomiędzy intuicją a logicznym umysłem, na dłuższą metę stalibyście się niecierpliwi wobec reszty ludzkości. Gdyby dla was było to łatwe, jak moglibyście zrozumieć, jak trudne jest to dla innych? Ludzie od dawna poddani są kontroli za pomocą częstotliwości. Tak przywykli do tej kontroli, a ich logiczny umysł nadmiernie się rozwinął.
Są tacy, którzy chcą, abyście wy i cała planeta funkcjonowali nie inaczej, jak tylko dzięki logice opartej na strachu. Najlepszą radą, jakiej możemy wam udzielić w tej chwili, jest skorzystanie z tej logiki. Powiedzcie sobie: przez moment będę logiczny i zobaczę, co robi mój logiczny umysł. On chce przejąć władzę. Powiedziano mu, że tak powinno być. Mnie też powiedziano, że te inne sprawy również są prawdziwe. Będę po prostu obserwować, jak miotam się między jednym a drugim. Czy jestem zły? Czy brak mi poczucia bezpieczeństwa? Co powoduje mój rozwój? Co zapewni mi owo bezpieczeństwo? Co czyni dla mnie każdy ze stylów myślenia? Jak postrzegam siebie? Jak się czuję? Obserwujcie i przemyślcie to wszystko. Następnie powiedzcie sobie: teraz, kiedy dałem wszystkim szansę wykazania się, chcę czegoś jeszcze. Ustalenie na nowo pytania nasuwa myśl, że chcecie się rozwijać. Czy widzicie, że cofanie się i zwątpienie jest faktycznie częścią boskiego planu? Częściowo zrozumiecie, przez co przejdą inni, którzy pójdą w wasze ślady. Musicie nauczyć się otwierać swój ośrodek współczucia, czyli serca, co jest prawdopodobnie jednym z najtrudniejszych zadań. Nauczcie się współczuć sobie i wszystkim innym, kiedy będziecie mieli dość odwagi, aby pozwolić sobie na takie uczucia. Bardzo ważna jest obserwacja tego, jak radzicie sobie z różnymi zdarzeniami, a spotykają was one, byście mogli je rejestrować. Kontrolujcie swoje zachowanie i spędzajcie o wiele więcej czasu w samotności, nawet gdy wam ona doskwiera i jest trudna. Na dłuższą metę podziękujecie nam za wskazanie drogi, która zapewni bardziej znaczące spotkanie z samym sobą. Posiądziecie bowiem bogactwo i dojrzałość prowadzące do wyższej realizacji. Działacie wewnątrz pewnego porządku, którego niektórzy nie dostrzegają, działając na ślepo. A wtedy następują wydarzenia, które mają naprowadzić was na właściwą drogę. Bądźcie świadomi, że w tym nowym chaosie świadomości, w zamęcie, w poruszeniu, niepewności, istnieje boski porządek. Można to porównać do pieczenia ciasta. Każdy składnik w przepisie jest sam w sobie odrębną całością i ma swoją własną budowę: jajka, mąka, masło, cukier. Kiedy zaczniecie mieszać to wszystko razem, wydaje się, że tworzycie chaos. Ktoś mógłby powiedzieć: niszczysz wszystko, zniszczyłeś to jajko, gdzie zniknął cukier, zniszczyłeś wszystkie podstawowe składniki. Nie rozumie on prawdopodobnie magii katalitycznej formuły ciepła. Na planecie jest w tej chwili obecna energia katalityczna, ponieważ wszystkie indywidualne struktury zaczynają się stapiać i łączyć, tworząc coś, co wygląda na chaos. Z tego chaosu wyłoni się coś nowego, tak jak z chaosu zmieszanych składników powstaje ciasto. Ktoś, kto nie rozumie, że po wyrobieniu ciasta wstawisz je do piekarnika, aby je upiec, będzie patrzył na bezkształtną masę i pomyśli, że nic z tego nie wyjdzie. Wielu ludzi na planecie nie zorientuje się, że poza chaosem istnieje wyższy porządek, że istnieje przepis, według którego wszystko się odbywa. W ramach tego przepisu każdemu z was przydzielono specjalne zadanie. Oczywiście macie wolną wolę, która pozwala wam zdecydować, w jaki sposób zastosujecie się do przepisu i jakich użyjecie składników. Wolna wola pozwoli wam zdecydować o szczegółach, z jakich chcielibyście ukształtować swoje życie, chociaż musicie je dostosować do ogólnego planu. Do was należy wybór, czy będzie ono trudne, czy łatwe, czy spędzicie je w bogactwie, czy w biedzie. Wszystko to zależy od tego, gdzie zdecydowaliście się ustawić bariery. Co możemy powiedzieć, żeby przekonać was, abyście usunęli wszystkie bariery, abyście wierzyli bez ograniczeń w to,
co może należeć do Was. Jeżeli chcielibyśmy, abyście coś osiągnęli, to właśnie, aby każdy z Was był nieskrępowany i wolny, wiedząc, że każda myśl w jakiś sposób określa Wasze doświadczenie. Gdybyśmy mogli sprawić, abyście żyli przez cały czas zgodnie z tym, czego chcecie, uważalibyśmy, że ten rok zakończył się wspaniałym sukcesem. Mamy zamiar poprosić każdego z Was o złożenie takiego zobowiązania i prowadzenie czystego i bardziej nieskazitelnego życia. Prosimy, abyście przyjęli odpowiedzialność w dziedzinach, w jakich nigdy nawet nie przyszło Wam to do głowy. Chcemy, abyście zachowywali się tak, jakbyście byli zorientowani w nadchodzących wydarzeniach. Działajcie tak, jakby każdym Waszym wyborem kierowała boska siła. Zacznijcie wierzyć, że jesteście zawsze na właściwym miejscu, we właściwym czasie. Powiedzcie sobie: kieruje mną boska siła. Zawsze jestem we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Wszystko, co robię, jest ułożone z myślą o moim dalszym rozwoju, mojej wyższej świadomości i ewolucji na wyższy poziom. Chcemy, abyście przez cały czas postępowali w ten sposób. Bądźcie żywymi stróżami częstotliwości. Kiedy światło wchodzi do Waszego ciała, uruchamia włókna kodowane światłem, pomaga zwinąć na powrót nici DNA, powodując zmianę częstotliwości. Częstotliwość jest tym, co wiecie. Częstotliwość jest Waszą tożsamością. Zdarzało się, że w tym samym czasie na planecie istniało wiele różnych wymiarów. W ciągu ostatniego tysiąclecia nastąpiła recesja wielu różnych wymiarów, nad ludzkością zapanował wielki chaos i zapadła ciemność. Te wymiary, czy też inne rzeczywistości lub miejsca, gdzie prawa istnienia są nieco inne, powracają teraz. Pomagajcie im w powrocie, wypychając je na planetę i tworząc to, co nazywamy złączeniem wymiarów. Czasami przenosicie się do tych wymiarów i nie zdajecie sobie sprawy, że się w nich znajdujecie. Wkraczacie w zmieniony stan świadomości. Szczególnie kiedy udajecie się w jakieś święte miejsce na Ziemi, dostrajacie się do częstotliwości innego wymiaru i wszystko się zmienia. Czujecie się uwznośleni, pełni energii albo też odczuwacie mdłości. Coś zawsze się dzieje, kiedy przechodzi się w inny wymiar świadomości. Ponieważ znajdujecie się w odmiennym stanie świadomości, nie zawsze wiecie, że w nim jesteście. Taki jest początek złączenia wymiarów. Kiedy wracacie do domu ze świętego miejsca, może spojrzycie wstecz i spytacie: uff, co się tam tak naprawdę wydarzyło? To właśnie jest uczucie doświadczenia innych wymiarów. Osobna historia to kolizja wymiarów. Ci, którzy czepiają się kurczowo swojego strachu i nie chcą się zmienić, mimo że ich celem było pojawienie się w tym momencie na planecie i osiągnięcie zmiany, doświadczają wymiarów jako kolizji. Dla nich złączenie wymiarów będzie przypominało zderzenie dwóch solidnych betonowych ścian. Dla wielu ludzi na planecie nastanie czas wielkiego dyskomfortu. Na małą skalę to zjawisko już występuje w postaci zaburzeń systemu nerwowego. U niektórych ludzi mogą się rozwinąć schorzenia układu nerwowego, ponieważ nie zgadzają się na rozwój i na zmianę stanowiska wobec siebie i swojej rzeczywistości. Wszyscy, którzy pracują z innymi ludźmi, lekarze, trenerzy, nauczyciele, muzycy i inni, rozumieją, że to wielki ludzki dylemat, potrzeba określenia na nowo siebie i rzeczywistości. Użyjcie swej woli i umysłu, aby zdecydować, jak chcecie konstruować rzeczywistość. Dzięki temu odkryjecie w końcu, że istnieje wyższa wola i wyższy plan. Doprowadzicie do niego świadomość i odkryjecie boską ścieżkę.
Boska ścieżka prowadzi do ewolucji świadomości. Jako gatunek ludzki przez wieki wierzyliście w to, co inni mówili na wasz temat. Jak już powiedzieliśmy, ma to swój cel. Chcieli sprawować nad wami kontrolę. Mimo że walczyliście o jej utrzymanie, było to trudne do osiągnięcia na tej planecie, ponieważ wasze DNA uległo rozbiciu i odłączeniu. Tak więc, niezależnie od waszych chęci, połączenia wibracyjne były niedostępne. Teraz, kiedy te połączenia pojawiają się na planecie, boski plan, o którym możecie myśleć jako o sieci lub projekcie, przybliża się do Ziemi i w końcu dojdzie do spotkania wymiarów. Kiedy się spotkają, to zależy od was. Boski plan nie zakłada swego przybycia tutaj w określonym momencie. Zależy to od szybkości, z jaką ludzie wyjdą naprzeciw potrzebom i zapanują nad sobą. Co to oznacza? Zapanować nad sobą? W celu rozumienia boskiego planu i działania według niego musicie spojrzeć na siebie. Musicie umieć opanować swoją naturę. W waszym społeczeństwie jest wiele problemów, których rozwiązanie musicie opanować, aby móc powiedzieć: tak, nadaję się do tego. Opanowałem reguły i stosuję je zgodnie ze swoją wolą. Na przykład, aby otrzymać prawo jazdy, musicie opanować jazdę samochodem. Ilu z was potrafi zapanować nad swoim ciałem i używać go według własnej woli? Bardzo niewielu. Dlaczego? Ponieważ nikt wam nie powiedział, że jest to możliwe. Jesteśmy tu, aby przypomnieć wam właśnie takie rzeczy. Bardzo trudno żyje się obecnie na Ziemi, ponieważ tych, którzy zostali zaprogramowani, aby zaprowadzić zmiany na planecie, zakodowano, aby uczyli sami siebie. Jak widzicie, na tej planecie wieczny problem stanowią bogowie. Jeden bóg po drugim. A kim są bogowie? Oni was stworzyli. Powstaliście według ich projektu. Jesteście im drodzy. Jednak dla niektórych z nich nic nie znaczycie, ponieważ nie rozumieją oni ani emocji, ani uczuć. A niektórzy z nich są zauroczeni innymi rzeczywistościami. Świadomość ma prawo się wyrażać, a wam wolno wyrażać siebie w granicach wytyczonych przez tych, którzy wami rządzą. Z waszego punktu widzenia nigdy nie pozwoliliście im sobą rządzić i nie macie pojęcia, że istnieją. Ściągają na planetę dramaty w przebraniach, które wy nazywacie religią, przewodnictwem czy też czasem inspiracją. Wydarzenia te, aczkolwiek ułożone w celu wypełnienia pewnych zadań, przyciągają czasem nieproszonych gości. Wychodzi też na jaw wiele możliwości i niektóre z nich nie są takie jak zamierzone. Chcemy pokazać wam, że nadchodzi drastyczna zmiana. Nie sposób powtarzać tego dość często. Ziemię czeka wielki wstrząs. Wstrząs ten wiąże się z przemianą ludzkości i przyswojeniem danych, które są całkowicie niezgodne z obecnym paradygmatem. To oznacza, że strumień danych zaatakuje wasz system nerwowy, który musi zmienić swoje przekonanie na temat kontroli i postrzegania rzeczywistości. Waszym zadaniem jako członków świetlanej rodziny, którzy zapragnęli przyjąć te informacje do swojego ciała, jest zakotwiczenie na planecie nowej częstotliwości. I najpierw perfekcyjnie utrwalicie ją w swoim wnętrzu. Nie jest to łatwe. Nie miało być łatwe. Nie przybyliście tutaj, aby wykonać łatwe zadanie. Jesteście buntownikami. Zawsze byliście buntownikami. Gdybyśmy mogli podarować wam minutę waszych wielowymiarowych wspomnień, wiedzielibyście, o czym mówimy. W najgłębszym zakątku waszej istoty zdajecie sobie sprawę, że przybywacie co jakiś czas w różnych przebraniach i pod różną postacią. Tam, gdzie trzeba zaprowadzić zmianę. Przybywaliście wiele razy. Burzyliście paradygmaty, wyzwalaliście się i wychodziliście poza pojmowany przez wasz umysł obszar waszej tożsamości. Oto jest boski plan. Złączenie
jaźni. Boski plan ma wiele rozgałęzień i łączy w sobie wiele rodzajów sił. Słyszeliście, jak mówiliśmy o siłach światła i ciemności? Przezwaliśmy je białe koszulki i ciemne koszulki, aby stworzyć neutralną sytuację i dać wam do zrozumienia, że to gra. Chcemy jednak, abyście wiedzieli, że ta gra jest śmiertelnie poważna i że w niej i wokół niej objawia się boski plan. Boski plan może zostać zakotwiczony w charakterze wibracji w ciałach niektórych ludzi, których w tym celu zakodowano i którzy przybyli tu, aby nieść w sobie tę częstotliwość. Wtedy będziecie mogli wznieść się, osiągając zaprojektowaną przez samych siebie doskonałość. Kiedy wasze życie wzniesie się na taki poziom, że nawet nie będziecie w stanie go poznać, pozwolicie, aby energia z obszarów niefizycznych użyła was jako kanału w celu złączenia wymiarów i wprowadzenia świadomości na nową drogę postrzegania. Chociaż do waszego świata przybędzie śmierć i zniszczenie. Pamiętajcie, że śmierć i zniszczenie co roku przychodzą na tę planetę jesienią. Mróz zabija kwiaty i liście na drzewach. Wszystko schnie i obumiera. Być może ktoś, kto żyje w okolicy, gdzie zawsze panuje lato, byłby bardzo wzburzony pierwszy raz, widząc jesień. Pomyślałby: Boże, ten świat umiera, ginie cała jego uroda. Zrozumcie, że to właśnie ma miejsce na Ziemi. To pora, kiedy pewne rzeczy giną, aby mogło się narodzić wiele innych. Wszystko to stanowi część boskiego planu. Rozdział 14. Emocje. Tajemnica w kronikach czasu. Są we wszechświecie istoty, które odkrywają znaczenie ludzkich emocji. Kiedy odwiedzacie starożytne krainy na Ziemi i patrzycie na wytwory innych czasów i miejsc, czujecie częstotliwości i wibracje właściwe tym miejscom. Wiecie, że są tam klucze. Wiecie, że są tam przekazy, że coś jest zamknięte wewnątrz tego, co się kiedyś tu działo, co istniało i że znów wyjdzie na światło dzienne. W ten sam sposób w istotach ludzkich skrywa się coś bardzo cennego dla ewolucji wszechświata. Traktujemy te dane jako szyfrowy wzorzec i jako wzorcowe liczby, geometryczne formuły światła, które są związane z ponownym stworzeniem form życia na przestrzeni całego wszechświata. W odległej przeszłości kronik czasu istoty ludzkie cechowała zupełnie inna wibracja, lecz wraz z przekształceniem ich DNA zostały ukryte i jakby zapomniane w otchłaniach czasu. Jak już powiedzieliśmy, przechodzicie kwarantannę, prawie tak, jakbyście przebywali w lochach czasu tak długo, że zapomniano o was, gdy nadeszły kolejne ery. Są jednak tacy, którzy nie zapomnieli. Wysłali was z zadaniem zmiany wszystkiego, pobudzenia świadomości i wyniesienia wartości ludzkiego istnienia z powrotem na pierwszy plan stworzenia. Jesteście potrzebni, ponieważ niesiecie coś, o czym wiele innych gatunków nie ma pojęcia. Emocje. I tak jak wy potrzebujecie pracować razem, aby doprowadzić swoją jaźń do pełni bogactwa wielowymiarowej istoty, są tacy, którzy usiłują wystrzelić cały wszechświat w nową oktawę, sięgnąć po stworzenie nowego terytorium. Strażnicy czasu wiedzą, gdzie są zamknięte te dane i znaleziono was. Wybrano was, abyście wprowadzili je w światło. Przybyliście z naszych czasów, aby pomóc tym z was, którzy mają zadanie otworzyć zapisy ludzkiego DNA. Jesteśmy tu, aby pomóc wam je przekształcić na nowo w swoich ciałach, by stały się następnie częścią żyjącej biblioteki. Jak już wspomnieliśmy, to, co dzieje się na Ziemi, wpływa na wydarzenia w wielu miejscach. Obecnie wysyła się tu energię, która ma skierować w inną stronę określone siły wszechświata tak, aby uregulowane właściwie doprowadziły do świadomości jego tożsamości.
To, co jest na ziemi, jest jak tajemnica zamknięta w kronikach czasu i wiąże się z emocją. W tym darze emocji jest przepych i bogactwo. Jest niewiarygodna zdolność do wchodzenia poza wiele różnych rzeczywistości i doświadczania wielu różnych stanów świadomości. Emocja pozwala, aby pewne energie łączyły się, stapiały, wiązały i jednoczyły w swojej realizacji. Bez emocji te połączenia byłyby niemożliwe. Od wieków seniorzy wszechświata, bardzo starzy, nawet wobec naszego systemu, pracują nad realizacją łączenia energii w różnych systemach. Są szanowani jako mężczyźni i kobiety w waszych kategoriach. O wielkiej mądrości, chociaż nie są wcale mężczyznami i kobietami. W tym systemie myśli się o nich jak o strażnikach istnienia. Są tymi, którzy sterują i prowadzą system tak jak pilot prowadzi statek. Sterują wszechświatem według jego kursu, to jest ich zajęcie. Tak jak wy macie pracę, ich pracą jest sterować wszechświatem na kurs odkrycia. Odkryli oni, że muszą połączyć się z innymi wszechświatami, by zrozumieć wszystkie zespolone w jedno tożsamości Ziemi i pewnej liczby innych systemów, w których jednocześnie istniejecie, stworzono plan wysłania energii potrzebnej do ponownego powstania emocji. Wszechświaty odkrywają, co potrafią zrobić dzięki zjednoczeniu i współpracy, tak jak wy odkrywacie, czym możecie się stać. Nie ma z góry ustalonej sekwencji przyszłych wydarzeń, to nowe terytorium. Kluczem do wszystkiego jest emocja. Jako ludzkie istoty potrzebujecie emocji, aby połączyła was z waszą duchową jaźnią. Emocja jest niezbędna do zrozumienia duchowości, ponieważ emocja wytwarza uczucie. Ciało umysłowe i ciało fizyczne są mocno powiązane, tak jak ciało uczuciowe z ciałem duchowym. Ciało duchowe jest oczywiście ciałem, które istnieje poza fizycznymi ograniczeniami. Potrzebujecie emocji, by zrozumieć to, co niefizyczne. Wasze uczucie bezsilności i przerażenia wywodzi się z ograniczeń w życiu emocjonalnym. Bolesne mogłoby być przekraczanie barier emocjonalnych i osobistych, dlatego wielu z was nie waży się poza nie przechodzić. Chcielibyście, aby zniknęły, kiedy powiecie magiczne abrakadabra. Lecz nie należy bać się bólu, gdyż pozwala uświadomić sobie zakres swoich możliwości, prawdziwe życie, bogactwo istnienia. Większość istot ludzkich obawia się swego środka emocjonalnego, czyli uczuciowego, boją się odczuwać. Zaufajcie swoim uczuciom, niezależnie od tego, jakie one są. Zaufajcie, że prowadzą was dokądś i że sposób, w jaki odczuwacie, może sprawić, że osiągniecie realizację. Wszyscy będziecie jednocześnie uczestniczyć w życiu i odsuwać się od niego. Mówicie, chcę być tutaj i znaczyć coś, ale nie chcę czuć i zbytnio uczestniczyć, ponieważ sprawia mi to ból, nie ufam życiu. Kiedy porzucicie obawy i pozwolicie sobie odczuwać na wszystkie możliwe sposoby, dokona się w was olbrzymi przełom, ponieważ będziecie mogli przenosić uczucia do innych rzeczywistości. Niektórzy z was obawiają się odczuwać i uczestniczyć w tej rzeczywistości, nie mówiąc o przenoszeniu się w inne rzeczywistości, gdyż nie wierzą swoim uczuciom. Jeżeli pragniecie osiągnąć przyspieszenie, zagłębiajcie się w czymś, co przyniesie wam uczucie. Przestańcie iść po obrzeżach problemu, a wtedy zapanujecie nad sytuacją. Rzecz w tym, że nie wiecie, jak odczuwać, lecz i w tym, że boicie się swoich uczuć i nie wiecie, co z nimi zrobić, kiedy się pojawiają. Budzą w was poczucie bezsilności. Tak więc kojarzycie uczucie z wrażeniem: o nie, nie, mam tego dosyć. W waszym systemie wierzeń jest bariera, sprawiająca, że kiedy pojawia się emocja i niesie ból albo gniew, nie jest to uważane za dobre dla was.
Czas, abyście przestali chodzić na palcach wokół pewnych spraw i unikać emocji. Gniew służy pewnemu celowi, a wy chcecie wmieść go pod dywan i zachować się, jakby nie było w nim nic dobrego. Zachowujecie się, jakby to było zgniłe warzywo. Wyrzucacie je i zakopujecie w ogrodzie za domem jak coś bezużytecznego. Chcemy podkreślić, że zarówno strach, jak i gniew mają swój cel. Jeśli pozwolicie sobie wyrazić i doświadczyć swojego strachu, który może doprowadzić was do wyrażenia gniewu, nauczycie się czegoś. Wiele mogą się nauczyć ci z was, którzy rozpaczliwie pragną uniknąć strachu i gniewu, poddając się jednak tym emocjom. Jest to sposób na wyjście poza osobiste bariery tożsamości. Wszyscy na ogół chcecie, aby was akceptowano. Nie pozwalacie sobie na pewne uczucia, bo lękacie się braku akceptacji dla waszych zachowań lub odczuć. Stąd właśnie bierze się gniew, złość, gdyż osądzacie swoje czyny i pragnienia. Jeżeli nie pozwolicie sobie na uczucia, nie możecie się uczyć. Uczucie łączy was z życiem. Uczucia istot ludzkich służą najrozmaitszym celom. Zachęcamy was wszystkich, abyście ufali, pielęgnowali i polegali na swoich uczuciach. Zrozumcie, że są biletem do wielowymiarowych rzeczywistości, dokąd musicie podążyć, jeżeli poważnie podchodzicie do gry zwanej życiem. W wielowymiarowych rzeczywistościach uczycie się utrzymywać i ogniskować wiele różnych wariantów samych siebie. Uczucia mogą was zabrać do tych miejsc, szczególnie te, do których macie zaufanie. Wielu z was jest bardzo podejrzliwych i panuje nad uczuciami, nie pozwalając na ich ujawnienie, lub gdy się pojawiają, osądzają je, zamiast obserwować, dokąd zaprowadzą i co mogą uczynić. Lęk pozbawia możliwości poznania i wznosi mur, który zatrzymuje działanie. W rzeczywistości energia waszego strachu w końcu wprowadzi to doświadczenie do waszego obszaru rozwoju, ponieważ każda myśl przybiera formę opartą na leżącym u jej podstaw wpływie emocjonalnym. Czasem więc najlepsze, co możemy zrobić, to powiedzieć sobie: co mu diabła, poddaję się. I zamiast się martwić, skoncentrujcie się na byciu w swoim środku uczuciowym. Nieustanna kontrola nie pozwala doznawać swobody ruchów, niezbędnej, by doznawać emocji, które obalają bariery i systemy wierzeń. Gniew ma swój cel. Gniew ani ból nie są bezcelowe. Oba te uczucia dokądś was prowadzą. Możecie powziąć zamiar wkroczenia do swojego środka uczuciowego i nauczyć się, jak osiągnąć skupienie podczas badania możliwości. Jeżeli mówicie: skupię się, to brzmi, jakbyście nie pozwalali sobie na żaden ruch. Zamiast tego postanówcie sobie tylko osiągnąć skupienie. Skupienie nie oznacza, że nic się nie zmienia. Oznacza, że to wy pozwalacie, aby rzeczy się zmieniały. Czy wasza łódka ostro się kołysze, czy też pogoda jest bezwietrzna? Pozwalajcie na to. Doprowadzacie do tego, potem wycofujecie się z wydarzenia w spokojny lub burzliwy sposób. Wasze emocje nie są tylko pożywieniem dla innych. Stanowią pokarm dla jaźni. Tak właśnie odżywiacie się, tworząc swoją tożsamość. Emocje odżywiają was i wasze listy polecające do istnienia to właśnie to. Będziecie się zajmować każdym ze swoich ograniczeń, gdyż nie chcecie ich mieć. Bardzo chcielibyście móc powiedzieć: złoty pyle gwiezdny, usuń wszystko, co mnie ogranicza, bum i jestem wolny. Byłoby wspaniale, gdyby to mogło być takie proste. To klasyczny przykład chęci na ominięcie ośrodka uczuciowego.
Posiadacie pewne emocjonalne wierzenia i uczucia, które tworzą wokół Was bariery. Tak więc, gdy je przełamiecie, musicie przede wszystkim uporać się z emocją, która je ustawiła. Poprzez ciało emocjonalne jesteście połączeni z ciałem duchowym. Możecie mieć ochotę na ominięcie czegoś trudnego, musicie jednak poczuć, jak to przełamać. Chcecie odsuwać od siebie trudne sprawy i mówicie: nie, 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 nie chcę tego robić. Podczas gdy właśnie trudne sprawy są dla Was tak szalenie istotne, jak szlachetne kamienie. Nawet jeśli odkryjecie w sobie setki, tysiące barier, nie załamujcie się. Powiedzcie po prostu: to ciekawe. I spójrzcie na bariery, które ustawiliście i zamiast je przeklinać, po prostu obserwujcie je. Zauważcie, czy potraficie odkryć, jak doszło do ich powstania, jakiemu celowi służą. Kiedy tylko uznacie, że jesteście gotowi, by coś uwolnić, bariera się poruszy. Kiedy trwacie kurczowo przy niej, lękacie się lub myślicie: lubię tę barierę, bardzo dobrze się z nią czuję, wtedy ograniczacie siebie. Musicie się nauczyć kochać swoje emocje. Tak długo, jak opisujecie coś jako trudne, sprawiacie, że jest to trudne. Nikt inny, tylko Wy opieracie się i osądzacie nadchodzące zmiany. Chcielibyście panować nad sytuacją, bo to jest wygodne i poręczne, a kontrola musi być zastosowana w odpowiednim miejscu i czasie, jak jakiś superklej. Nałożony w niewłaściwym miejscu nie zrobi wiele dobrego. Czy skleiliście sobie kiedyś ręce albo usta? Musicie nauczyć się kontrolować wydarzenia tak, jak używacie superkleju. Jeśli będziecie nieuważni z superklejem, posklejacie się i nic nie będziecie mogli zdziałać. Tak samo jest z kontrolą. Możecie się przykleić i to do czegoś, co nie byłoby dla Was korzystne. Musicie bardzo uważać na to, co postanowicie kontrolować. Stary ludzki wzorzec, czyli paradygmat, mówi: musisz panować nad sytuacją. Jako członkowie świetlanej rodziny doznajecie przebudzenia. Potrzebujecie Waszych emocji. Musicie zaprzyjaźnić się ze swoimi emocjami, ponieważ poprzez uczucie możecie wznieść się na poziom wielowymiarowej jaźni systemu 12 czakr, aby zbadać to, co odkrywcze. Za pomocą uczuć możecie oceniać, czy coś się dzieje, czy nie. Doświadczacie przebudzenia zmiany częstotliwości. Zmierzacie w kierunku zmiany większej części swojego życia i rezygnacji z wielu rzeczy. Nie opierajcie się zmianom, myśląc, że nie kontrolujecie sytuacji i uważając, że to emocje stają Wam na drodze. Wasze emocje chcą po prostu coś Wam zasygnalizować, lecz Wam się to nie podoba, bo sądzicie, że emocje przeszkadzają i krępują swobodę działania. Bądźcie zdecydowani. Kiedy wejdziecie w jedną z takich emocjonalnych sytuacji, powiedzcie sobie bezzwłocznie: w porządku, wiem, co się dzieje, nie dam się zaskoczyć, to ma mnie czegoś nauczyć, zmienić mnie, więc wyciągnę z tego wnioski. Wierzę, że ktoś mnie prowadzi, że postępuję według wzorca, sprawdzę więc, co mogę na tym zyskać, nie osądzając i unosząc się z prądem zdarzeń. Proszę, aby zmiany, którym ulegnę, przebiegły radośnie, bezpiecznie, harmonijnie. To moje życzenie. Wszystko, co zamierzam osiągnąć poprzez swoją ewolucję, zawiera się w słowach: doświadczam radości, bezpieczeństwa i harmonii. Pójdę więc za tą energią i zobaczę, co się we mnie zmieni i z czego będę musiał zrezygnować. Kiedy Wasze wspomnienia są niekompletne i nie pielęgnujecie w sobie zaufania, zamykacie się i nie wiecie, czy będziecie gotowi na zmianę. Jest niezbędne, aby ludzie zaufali ośrodkowi uczuciowemu i posługiwali się nim. Stawiajcie czoło uczuciom, których nie lubicie, które powodują Wasze złe samopoczucie. Te uczucia to Wasze klejnoty, Wasze skarby, drogie kamienie, z których uczycie się swojej tożsamości. Nigdy się od nich nie uwolnicie,
Niczego nie można odsunąć na bok i powiedzieć: fe, nie lubię siebie takiego, jakim byłem. Możecie jednak zmienić tego siebie, który w ten sposób postrzegał rzeczywistość. W miarę jak stajecie się wciąż bardziej świadomi i zdobywacie olbrzymią wiedzę na temat swojego pochodzenia, możecie spojrzeć wstecz, na siebie, w poprzednim miejscu i zdobyć całkiem nową świadomość tego, kim wtedy byliście. Proces ten nie ma końca. Zauważycie to u siebie nawzajem. Szanujcie swoich przyjaciół, którzy przechodzą przez swoje doświadczenia i nie angażujcie się w ich zmagania. Każdy sam musi rozwiązać swoje problemy i nie dramatyzować. Kiedy opowiadacie swoją historię, możecie ją powtórzyć raz czy dwa, a nie robić z tego scenariusza dla broadwayowskiej sztuki. Gdy opowiadacie nieprzerwanie o swoim problemie, przegrywacie, ponieważ słowa zastępują czyny. Mówiąc wszystkim o tym, co się z wami dzieje, zwracacie na siebie uwagę, a wcale nie jest wam to potrzebne. Wydarzenia nie mają końca i nigdy się od nich nie uwolnicie, gdyż ciągle są obecne w waszym życiu. Bolesne sytuacje powtarzają się bez przerwy, lecz za każdym razem w innej perspektywie i z innymi emocjami, które odczuwacie. Sprawy, które hamowały pierwotnie wasze postrzeganie rzeczywistości, są częściami waszego ciała emocjonalnego. Odczuwając emocjonalny ból, odłączacie przepływ informacji i system komunikacji tak, że ból tkwił poza ciałem fizycznym. Polecamy wam wszystkim pracę z ciałem, która przenosi energię z kosmosu, ładując ją w ciała duchowe, fizyczne, emocjonalne i umysłowe, dopasowując do nich sieć energetyczną. Pozwala to na wejście energii przez czakry do waszego ciała i odżywianie ich informacją. Lęk, obwinianie innych, wypieranie czegoś powoduje odcięcie się od źródła energii. Wtedy, mimo że światło wpływa do waszego ciała, nie pasuje do sieci. To powoduje chaos, którym emanujecie. Chaos sam w sobie to wspaniała rzecz i nie ma nic w nim złego, dopóki nie przebywacie w nim bez przerwy. Kiedy dajecie kontrolowany upust swoim emocjom, nie macie czym się odżywiać. Natomiast ich wyzwolenie to tornado, to huragan, to mały wybuch wulkanu i powoduje, że nie przelatują w niepohamowany sposób przez wasze otoczenie. Uczucie łączy was z waszym człowieczeństwem, łączy was z waszymi emocjami. Emocje łączą was w tym obszarze istnienia z waszym ciałem duchowym. Twierdzimy, że emocje i uczucia są kluczem do zachowania życia w tej rzeczywistości. W wielu rzeczywistościach nie istnieją emocje, ale w waszej stanowią największy dar. Jeżeli w obecnym życiu wypieracie się swojej emocjonalnej jaźni, lepiej będzie, gdy zdacie sobie sprawę, jak bardzo tym samym opóźniacie drogę swojego rozwoju. Stańcie się częścią tej jaźni, by wygrać życie. Inaczej będziecie tylko jednymi z tłumu patrzącego w telewizor i wciąż czującego się jak ofiara. Jeżeli czujecie ból w ciele emocjonalnym, zapytajcie siebie, dlaczego wierzycie, że jest tam ból. Jakiemu celowi ten ból służy? Dlaczego decydujecie się tworzyć ten ból za pomocą swoich emocji? Dlaczego nie postanowiliście stwarzać radości? Wszystko jest kwestią wyboru. Musimy wam o tym przypomnieć.